Cześć, dzień dobry, witam Was tu Kura w podróży. Witam Was z hotelu Albatros SeaWorld w Egipcie. Kompleks ogromny, ogromny, przeogromny. Pokój mamy wspaniały. Mamy family room. Są to tak naprawdę dwa ogromne pokoje, przedzielone przesuwanymi drzwiami. Jest bardzo czysto, bardzo przyjemnie. Pokoje są sprzątane każdego dnia. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o hotelu? Mnóstwo basenów, kochani. Mnóstwo wolnych leżaków. Nie ma potrzeby rezerwacji o 5 rano, chociaż spotkaliśmy panią, która przyszła nas poinformować, że o 5 rano zarezerwowała leżaki i podobno my zabraliśmy jej ręcznik. No, zdarza się, że niektórzy mają bujną wyobraźnię. Tak to wygląda. Pobyt bardzo przyjemny na mnóstwo wyjazdów do Egiptu. Muszę Wam powiedzieć, że to miejsce po prostu zachwyca. Nawet nie potrafię Wam określić bliżej tego. No jest po prostu mega przyjemnie, bardzo, bardzo czysto. Nikt nie woła tutaj z obsługi o bakszysz, nie wyciąga ręki o napiwek. No, uważam ten pobyt jako pobyt jeden z takich najlepszych, najprzyjemniejszych. I warto, naprawdę warto. Jesteśmy tutaj z wnuczką, z Oliwką. Oliwia? Cześć! No więc jest bardzo fajnie, troszeczkę musimy też ten czas przystosować dla niej, więc wiecie, baseny, troszeczkę aquaparku, snurkowanie. Pokażę Wam później w takich urywkach, co tutaj robiliśmy. Do zobaczenia. Kochani, dom, w którym mieszkamy, w którym mamy pokój, tak zwany family house, przepiękny, w środku naprawdę jest wspaniale. Tutaj większość jest takich domków. Troszeczkę są też jeszcze w innym stylu, budowane wcześniej najprawdopodobniej, ale cały hotel ogólnie składa się z takich budowli. Pokażę Wam taras, nie będę Wam więcej filmować, ponieważ w środku, w pokoju mamy niezły bałagan, bo jesteśmy tutaj już od kilku dni. Ale taras wygląda tak pięknie, przyjemnie. Z tarasu bezpośrednio mamy wyjście i widok na basen, na morze, na plażę, więc rewelacja. Plażą. Oliwia chciałaby jeszcze chyba coś Wam powiedzieć. No, jeszcze byliśmy na basenie, poznałam koleżanki, kolegów i razem tam pływaliśmy. Ja powiedz o tej imprezie. A i jeszcze na kolację była imprezka, to szliśmy za takim zającem w kolejkę. Doszliśmy na scenę i wszyscy tańczyliśmy. Było super, prawda, babcia? No, świetnie się bawiłaś, to chyba było super. No. Cała impreza. Mini disco to mini disco, prawda? Prawda. No. Pokażę Wam jeszcze parę takich przepięknych ujęć. Ja to w ogóle uwielbiam. Zachwycam się zawsze morzem, kolorem wody, to po prostu jest dla mnie coś pięknego. Mamy też na miejscu diving center.
ale powiem Wam, że ceny są tak kosmiczne, że po prostu, kochani, my nie skorzystaliśmy, bo jeżeli ktoś woła od nas za snurkowanie stuwala, chodziło o wyspę, o utopię, no to bez przesady, ja dziękuję bardzo, pojadę do Hurgady, no i tam skorzystam z tego za połowę ceny, także no nie. Poza tym, słuchajcie, w sklepach, tutaj jest taki hotelowy sklep, w tych sklepikach hotelowych ceny to też są tak wykręcone. Mleko w wielbłądzie, krzyknął gościu, 20 dolców. W Hurgadzie kupiłam za 3 dolce i za 2, zależy gdzie, bo to było w aptece. Tutaj na miejscu w aptece, bo znaleźliśmy aptekę, jest niedaleko akwaparku. To samo mleko kosztuje 10 dolarów, także przebitka niezła. Więc ja też za takie zakupy po prostu dziękuję. Z drugiej strony, no takie są uroki hoteli w Marsalam. Bo niestety tu nic nie ma, więc tak to wygląda. To jest taki minus właściwie tego miejsca, tak? Poza tym jest rewelacyjnie. Dla tych, co by chcieli pojechać taksówką do Port Galip, 60 dolców, jak dobrze pamiętam. No my też raczej nie będziemy korzystać, ponieważ mamy w planie jeszcze wylot do Hurgady. Także tam z takiego miejscowego życia, z zakupów skorzystamy na miejscu. Także ja już byłam w Port Galip, także nie ma sensu drugi raz śmigać w to samo miejsce. No to opowiedz o wyżywieniu, bo o tym jeszcze nie mówiłam. Wyżywienie jakie jest, wystarczy spojrzeć na panią Manię. Nie, no nie. Żadnego poważnego filmu nie można z tym człowiekiem zrobić. Powiedz teraz na poważnie. Co mam powiedzieć? Ja nie umiem się wypowiadać. Nie umiesz być poważny? Jak to? Jestem poważny. Jesteś poważny. Cały czas poważny. Prawda, Oliwia, że jestem poważny? Nie. No jak nie? No cały czas jestem nie poważny. Nie jesteś poważny. Nie, no teraz to mnie osłabili. Człowiek tutaj się wysila na pełną powagę. No dobra, słuchajcie, kochani, teraz jeszcze trochę na poważnie o wyżywieniu. Nie jest jakieś tam rewelacyjne, ale nikt głodny chodził nie będzie. Wszyscy się najedzą, każdy znajdzie coś dla siebie. Skoro chodzi o owoce, to jabłka, brzoskwinie, banany, pomarańcze, daktyle, to co z reguły jest w hotelach. Różnorodne ciasta, także nie jest źle, kochani. Ja oczywiście niezmiennie zachęcam Was do subskrypcji kanału Kura w Podróży. Na koniec jeszcze wstawię kilka takich zdjęć, fajnych ujęć, żebyście mogli sobie pooglądać, zobaczyć, jak to tutaj wszystko wygląda. Do zobaczenia podczas kolejnej podróży. Jak zobaczyłam te kury i koguty, to się nie mogę temu oprzeć.